Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Tylko u nas cement Bauprodukte Konstruktor, opakowanie 25 kg tylko za 8,59. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Biżuterię złotą i srebrną u nas kupisz najtaniej. Złoto do 50% taniej. Srebro do 70% taniej. Warto skorzystać. Zapraszamy. Szukaj nas też na www.jubilermonika.pl. Komfortowe mieszkania w najwyższym punkcie Kalisza z najczystszym powietrzem. Osiedle Wzgórza Kalisza to mieszkania o zróżnicowanych metrażach, układach pomieszczeń w nowoczesnym obiekcie. Jedno, dwu i trzypokojowe z ponadprzeciętnie dużymi balkonami i tarasami, piwnicami w cenie lokalu. Bogata oferta obejmuje lokale w stanie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Oddanie do użytku już w 2017 roku. Niech wiosna zagości w Waszych oknach, a w nich delikatne, gustowne i modne firany i zasłony. Haft przedstawia nową kolekcję Wiosna 2017. W ofercie bogaty wybór firan, zasłon, starannie szytych obrusów i koronek. Sam raz na wielkanocny stół. Ponadto taśmy, koronki i nici fabryki Ariadna. W okresie przedwielkanocnym czekają na Was duże rabaty i niespodzianki. Zapraszamy do naszych sklepów Kalisz, ulica Złota 40 i Fabryczna 6. Fabryka firanek i koronek Haft. Łączymy tradycję i 140 lat doświadczenia z najnowszymi trendami. Środa, 22 marca, Agnieszka Gierz, witam i zapraszam na magazyn miejski. A zaczynamy od informacji w sprawie najgorętszej miejskiej inwestycji. Dwie firmy chcą się podjąć kontynuacji remontu mostu Chopina. Problem w tym, że najtańsza z przedstawionych ofert przekracza przygotowany budżet na ten cel i to prawie o 300 tysięcy złotych. Władze miasta muszą teraz zdecydować, czy dołożyć pieniędzy na remont, czy ogłosić przetarg ponownie. To pierwsza konkretna informacja w sprawie mostu Chopina od wielu tygodni. Od dawna na moście nie dzieje się nic. Inwestycja od początku nie ma szczęścia. Most miał być gotowy już w 2015 roku, ale projektant nie wywiązał się z zadania na czas. Dlatego miasto rozwiązało z nim umowę i ogłosiło kolejny przetarg. Roboty miały ruszyć w październiku zeszłego roku. Jednak już pierwszego dnia zwycięska firma z Konina została wyrzucona z placu budowy z powodu złego oznakowania. Wróciła z tygodniowym opóźnieniem. Później było już tylko gorzej. Miasto zerwało z wykonawcą umowę, bo ten nie wywiązywał się z terminów. W końcu ogłoszono przetarg na kontynuację remontu. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, Jawal z Kielc i Budmix ze Ślesina. Miasto zabezpieczyło prawie 1 100 000 zł na dokończenie remontu, ale to dla oferentów za mało. Jawal za te inwestycje chce prawie 1 700 000, a Budmix prawie 1 400 000, czyli o 300 000 więcej niż budżet inwestycji. Obie te oferty są przez nas szczegółowo rozpatrywane. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu zapadnie decyzja o ewentualnym wyborze oferty, zapowiada Artur Kijewski, wiceprezydent Kalisza, odpowiedzialny za drogownictwo w mieście. Miasto może teraz zwiększyć budżet na te inwestycje i wybrać jedną z przedstawionych ofert. Może też unieważnić przetarg i rozpisać go ponownie lub negocjować z wykonawcą mniejszą cenę. Jeśli władze Kalisza wybiorą którąś ze zgłoszonych ofert, to zgodnie ze specyfikacją przetargu wykonawca do połowy maja ma przywrócić przejezdność przez most, a do 19 czerwca zakończyć remont. Miasto przygotowuje się do letniego sezonu gastronomicznego na głównym rynku w Kaliszu. Wczoraj przedsiębiorcy zainteresowani ich prowadzeniem spotkali się z przedstawicielami ratusza, by omówić szczegóły. Wiele wskazuje na to, że pierwsze ogródki pojawią się jeszcze w maju. Sezonową działalność gastronomiczną przedsiębiorcy będą mogli prowadzić co najmniej do 31 lipca. W tym roku na płycie głównego rynku może stanąć co najmniej 10 ogródków letnich i mogą rozpocząć swoją działalność już od maja. I na pewno ta działalność jest gwarantowana do 31 lipca. Natomiast dzierżawa terenu może być przedłużona do października pod warunkiem, że pozwolą na to prace, które będą związane z remontowaniem płyty głównego rynku. Koncepcja zagospodarowania ogródków będzie musiała zyskać akceptację plastyka miejskiego. Ogródki mają się wpisywać w estetykę miasta i nie burzyć historycznego wyglądu śródmieścia.
Ponoć każdy człowiek ma gdzieś na świecie swojego genetycznego bliźniaka. Oznacza to, że są oni dla siebie niemal perfekcyjnie zgodni w zakresie antygenów tkankowych. W przypadku, gdy jeden z nich zachoruje na nowotwór krwi, drugi może go uratować. W takiej sytuacji znalazł się Tomasz Kosztyła, ostrowski policjant. Mężczyzna oddał komórki macierzyste 20-letniemu Szwedowi. Średnio co minutę gdzieś na świecie ktoś słyszy diagnozę białaczka. Dla wielu chorych jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Tydzień temu mówiliśmy o Marcie Korko z Liskowa, która w taki sposób uratowała życie 38-letniej Polce. Choć znalezienie niespokrewnionego dawcy szpiku jest zjawiskiem bardzo rzadkim, to okazuje się, że w naszym otoczeniu jest coraz więcej osób, które w ten sposób dały olbrzymią szansę choremu na wyzdrowienie. Jedną z nich jest Tomasz Kosztyła, policjant ostrowskiej komendy. Tomasz zarejestrował się w bazie potencjalnych dawców około 4 lat temu. W zeszłym roku w sierpniu otrzymałem telefon z ośrodka z Warszawy, który się zajmuje pobieraniem tych komórek macierzystych, że jest osoba, której mogę pomóc. I tak też padło pytanie, czy nadal jestem zainteresowany oddaniem tego szpiku kostnego. Ja wyraziłem chęć i zostałem skierowany na badania pierwsze tutaj do Kalisza, do Centrum Krwiodawstwa i następnie te próbki poszły do Warszawy i po około 1,5 miesiąca udałem się do Warszawy celem wykonania dalszych badań. Szczegółowe badania potwierdziły, że Tomasz może być dawcą komórek macierzystych. Kilka dni przed pobraniem przyjmował zastrzyki w brzuch po to, by życiodajne komórki namnożyły się. 9 listopada odbyło się pobranie. Miałem komórki pobierane z krwi obwodowej. Na takiej samej zasadzie podobnie to wygląda i pobieranie krwi, tylko że osoba jest podpięta do dwóch rąk igłami i jest pobierane z jednej ręki krew, idzie przez separator i drugą igłą jest z powrotem wtaczana do organizmu. Wszystko trwało około 4 godzin. Na początku nie wiedziałem, komu pomagam. Dopiero dowiedziałem się na badaniach kontrolnych w miesiącu lutym, jak pojechałem teraz na badania kontrolne, że jest to młody mężczyzna, 20 lat, z państwa ze Szwecji. Na dniach Tomasz ma dowiedzieć się, czy przeszczep się przyjął i czy 20-letni Szwed wyzdrowiał. Na pewno czuję się wyróżniony, że się znalazła osoba, której mogę pomóc. Chociaż jeżeli by się taka dana osoba nie znalazła, to by znaczyła, że ten mój bliźniak genetyczny jest zdrowy, nie? Bo to tak działa w dwie strony. Też jest taka, tak człowiek się na tym zastanawia. Skoro nikt nie dzwoni, czyli ta druga osoba jest zdrowa, nie potrzebuje tego szpiku. Po pobraniu wielu znajomych Tomasza zarejestrowało się w bazie Fundacji DKMS. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy wynosi 1 do 20 tysięcy, a nawet 1 do kilku milionów. To właśnie sprawia, że poszukiwania są tak trudne. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych dawców, tym większa szansa na znalezienie genetycznego bliźniaka. Rejestrować można się za pomocą strony internetowej www.dkms.pl albo podczas organizowanych regularnie dni dawców. Szpiku. Polityk Józef Pinior, w czasach PRL-u działacz opozycji, będzie gościem kolejnego spotkania w ramach cyklu Co się dzieje z Polską. Na otwarte spotkanie zapraszają przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji w Kaliszu, a odbędzie się ono w ten piątek w Cafe Kalisja. Początek o godzinie 18:00, wstęp wolny. Sprawdzali się w roli prezentera, dziennikarza, a nawet realizatora telewizyjnego. Wczoraj nasze studio odwiedziła młodzież z Klubu Wystąpień Publicznych. Jak sobie poradziła? Zobaczcie. Naszych gości od razu wrzuciliśmy na głęboką wodę. Chętni mogli wcielić się w rolę prezentera magazynu miejskiego z zachowaniem większości zasad, czyli niemal tak, jak robimy to dla Państwa 5 razy w tygodniu. Należało przedstawiać wiadomości tak, jakby szły one na żywo. Nie brakowało oczywiście małych pomyłek, ale wszyscy, którzy odważyli się zasiąść za prezenterskim stołem, poradzili sobie bardzo dobrze. Wtorek, 21 marca. Adrianna Kmiecik, zapraszam na magazyn miejski. Do klubu należą uczniowie gimnazjów i liceów, którzy chcą kształcić w sobie sztukę ładnego wysławiania się i publicznego, merytorycznego prezentowania swojego zdania przed publicznością. W naszym studiu przeszli warsztaty oswajania się z kamerą, mikrofonem i zobaczyli, jak pracujemy od kuchni. Niektórzy po krótkim przeszkoleniu doskonale radzili sobie na fotelu realizatora magazynu miejskiego. Cztery, trzy,
Dzień dobry, mamy 21 marca, ja nazywam się Wiktor Góral i zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu miejskiego. Wrażenia są bardzo pozytywne, dowiedziałem się wiele rzeczy, o których nie miałem szans się dowiedzieć, patrząc, siedząc po prostu przed telewizorem, oglądając magazyn miejski. Wiele rzeczy mnie ciekawiło i wyczerpałem swoje pytania. Młodzież uczyła się również rozmowy przed kamerą, wcielając się w rolę albo dziennikarza, albo rozmówcy. Jakie umiejętności wykształca w sobie Klub Wystąpień Publicznych? Wydaje mi się, że Klub Wystąpień Publicznych wykształca we mnie pewne umiejętności, które pomogą mi na przykład wypowiadać się na dany temat, które pomogą mi na przykład pisać rozprawki, bo teraz egzamin się zbliża już za miesiąc. A jak postrzegasz zawód dziennikarza? Uważasz, czy to jest łatwe zadanie, czy należy może jednych z najtrudniejszych? Moim zdaniem zawód dziennikarza jest naprawdę trudny, bo trzeba w jeden dzień stworzyć cały materiał do magazynu miejskiego w tym przypadku. I jest to bardzo trudne, ponieważ wymaga przede wszystkim dobrego rozporządzenia czasem, cierpliwości też i rzetelności. Klub działa od początku lutego i jest otwarty dla wszystkich uczniów gimnazjów i liceów. Skąd pomysł na inicjatywę taką jak Klub Wystąpień Publicznych? Powiem szczerze, że chyba pierwszy taki pomysł to się zrodził, kiedy sama miałam okazję wystąpić kilka razy publicznie i zobaczyłam, że to nie jest wcale takie łatwe i że dużo trzeba się nauczyć. Potem w Warszawie spotkałam młodzież, która właśnie prowadzi tam taki klub wystąpień publicznych i razem tutaj z nauczycielkami z zespołu szkół nr 10 w Kaliszu stwierdziliśmy, że fajnie coś takiego wprowadzić, no właśnie w Kaliszu. Spotkania odbywają się zawsze w pierwszą sobotę miesiąca w różnych miejscach w Kaliszu. Podczas zajęć uczniowie przedstawiają przygotowane wcześniej wystąpienie na dany temat, a także tworzą wystąpienia spontaniczne, czyli muszą odpowiedzieć od razu na nieznane im wcześniej pytanie. Wszystko jest oceniane i później komentowane. Kolejne spotkanie odbędzie się 1 kwietnia w Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM. Organizatorem Klubu Wystąpień Publicznych są Stowarzyszenie Akademia Inicjatyw Edukacyjnych Kompas oraz Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu. Jak widać, następcy rosną. Tak dużej imprezy poświęconej muzyce disco polo i disco w naszym regionie jeszcze nie było. Przez 2 dni na scenie zobaczymy m.in. Zenka Martyniuka, zespół Boys czy Bonnie M. Gdzie i kiedy odbędzie się Disco Stars Festival? Tego dowiecie się odwiedzając portal faktykaliskie.pl. To wszystko w magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Za chwilę prognoza pogody. Do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór z zachmurzeniem całkowitym, 7 stopni Celsjusza na termometrach, na barometrach 1002 hektopaskale. W nocy temperatura spadnie do 5 stopni Celsjusza. Czwartkowy poranek będzie pochmurny, o godzinie 7 słupki rtęci wskażą 5 stopni. W ciągu dnia maksymalnie 7, po południu możliwe słabe opady deszczu, ciśnienie na poziomie 1002 hektopaskali.